przygotowani, dorzucony smoke, ależ to nie jest odpowiedni moment, dobre wychylenie, no ale właśnie przygotowany jest jeszcze Neo, ten będę nie popełnia, jeden frag zdobyty, sprawna również eliminacja, zostaje tylko Skarish, ten ma 5 HP, więc bardzo ładna gra, Virtus Pro i w końcu wykorzystanie do całego tego potencjał, który mógł być wykorzystany oczywiście zdecydowanie wcześniej, gdzie jednak dwójka zawodników fraguje. No samo Skarish jeszcze próbuje coś pokombinować. Może podłożyć bombę, może załatwić jeszcze któregoś. I zwróćmy uwagę, że jednak terroryści są chyba po to przygotowani na bliskim. Są przygotowano Skarish, jeden frag zdobyty, Crucial jeszcze przygotowany na bananie. Drugi frag zdobyty przez białego, bardzo ładna przewaga wypracowana przez ekipę Virtus Pro. Morel przygotowany jest jeszcze na jakiś element zaskoczenia. Morel będą nie popełnia, fenomenalna końcówka ze strony Virtus Pro. I bardzo ładnie, że sprawdza domek, widzi, że nic się nie dzieje, czeka na decyzję zawodników Terro. Ciekawie odsmokował jeszcze pozycję Morel. Oj, biały full auto, jeden frag zdobyty, 3-2, cały czas, co najważniejsze w przewadze. Zawodnicy Virtus Pro, bardzo mocna rotacja, bo co się dzieje? Neo w ogóle odpuścił cały bombsite B, jeszcze 40 sekund do końca, na lemichu będą nie popełnia, staje tylko Robin, a może aż Robin, jeden frag zdobyty, Morel. No właśnie, przygotowany w bombsite, jego pozycja nie będzie sprawdzona. To wszystko Polak oczywiście wykorzysta i Virtus Pro działa to oczywiście na korzyść. Jeszcze ta pozycja potrojona, ciekawy granat od Michu, no ale właśnie Morel na trzeciego, więc no to wszystko musiało zadziałać. Robin i Saril tylko pozostali przy życiu, na Epsilon nawet jakoś zbytnio nie chce kombinować. Dobrze dorzucony flash, Morel to wszystko wykorzystuje, zostaje tylko Robin. Ten też widzimy, że Epsilon decydują się w ogóle na bardzo agresywny skrót z pozycji. Trzy osoby od mina, dwie osoby od banana, ale już biały z jednym fragiem. Ten nie dał się zaskoczyć, bo Saril jest przygotowany przy ławeczce, ale złapany już przez Micha. 4-2, z czego Cak ma tylko 11 HP. I zawodnicy Virtus Pro, którzy całym składem atakują właśnie pod ten bombsite. Mieć dorzucony smoke od respa i przygotowany jest właśnie tylko jeden terrorysta. Dobry granat błyskowy, szybkie wejście. No i Cak, który szuka tego kontaktu, jeden frag zdobyty. Momentalny rewanż, zostaje tylko Skarish. 3-1. Omiewał te rundy, gdzie po 3 fragi zdobywał. Teraz już zauważony Michu, ale Michu ten pojedzie zrobić najwięcej. Ciekawy w sumie granat błyskowy, dobre wychylenie na Morela, ale tylko jeden frag zdobyty przez zawodnika CT. Spora też dawka oczywiście informacji w posiadaniu tej ekipy. Ale czeka nas chyba prawdopodobnie kolejne podejście pod ten bombsite mniejszy, dopalone pozycje, dorzucone kolejne granaty. No i Cak, który nie był żadnym zaskoczeniem, no widzimy, że Pasza radzi sobie naprawdę świetnie. Dwa szybko zdobyte fragi, jeszcze próba zdobycia trzeciego, jak najbardziej udało się tego dokonać Polakowi. Jest mnie dla Cruciala takie 300 dolarów, to jest zawsze coś, pamiętajmy, że to jest osoba, która będzie miała w następnej rundzie 5500 dolarów, snajperka. Bez Kevlaru to jest wejście, zabierają się Polacy. Nawet Saril zrezygnował jednak z tej rotacji, myśląc, że to idzie nam do jeszcze jakiegoś wycofania. Tak teraz, dopalona pozycja, robi zmieniające pozycję, fenomenalnie wykurzony. Zostaje tylko Skarish, ten nie daje rady. No bardzo ładne, kompletne wejście ze strony Virtus Pro pod ten bombsite A. Będzie kilka fragów, no Neo zwróćmy uwagę, co się w tym momencie dzieje. Michu również ginie, Neo dwa fragi, zostaje tylko Skarish, ten też nie daje rady. I tak to powinno wyglądać od początku, że wchodzi Neo, wchodzi biały, dwa fragi, a reszta nawet nie szuka tego kontaktu. Tak teraz i Pasza, i Michu. No zdecydowanie niepotrzebnie walczyli w tej całej akcji, no ale teraz bardzo ważne, 2-2. Czy VP ma jakiś plan na siebie? No niedokładny smok, próba wykorzystania go przez Sarila. No, no właśnie, wyrzuca te granaty, będąc w dużym piachu, sam biały przygotowany w base i to właśnie biały będzie ważnym zawodnikiem. Frag zdobyty, sam jeszcze próbując to wszystko rozegrać na czas, Neo będą nie popełniać, 12-11, brawa dla Neo. I na razie próba przejęcia środka. Robin jeszcze nie zauważony. Ten zamęt może w ogóle znaleźć się na daszku, ale ten nawet jednego fraga nie zdobywa. Dwa za to na koncie Neo. Zostaje tylko Skarish, ten próbujący jeszcze jakiejś akcji przy daszku. O, tutaj wygrany pojedynek z białym, ale Michu, momentalny rewanż. No i kolejna runda, w której Epsilon musi chować broń. Pasza całą akcję zamyka. No żeby tej AWP-y nie oddał, tak widzimy, że pierwszy frag zdobyty. Rywal zauważony. No i właśnie, Cak jako osoba korzystająca z AWP. Może jeszcze nieźle nabroić, no ale Neo dobrze przygotowany. No już wiadomo, gdzie należy się spodziewać rywala, chociaż jeszcze widzimy, że w dwójkę goni go. Gonią go zawodnicy VP i Morel i Michu.
No i Michu, bardzo solidne wyjście. Virtus profiwa jeszcze z tego wszystkiego, rezygnuje, chociaż leci skanowanie, dobre granaty i zostaje tylko Cak, podsadzony na trójkach, ten już zauważony, jeden frag zdobyty, próba jeszcze zwijania z tego miejsca na trzeciego, jeszcze przygotowany Crucial, oj, brakuje tutaj zdecydowanie rewanżu od Morela, no i w tym momencie bardzo nieprzyjemna akcja dla Polaków, chociaż Biały jeszcze jakoś wyciągnął snajpera, 2 na 2, niezwykle ważna runda. No Morel, który ma strasznie wiele HP, 87, no Biały bardzo mocno poobijany, więc jeżeli ktoś ma przyjąć inicjatywę, to raczej może, chociaż to Biały z kolejną eliminacją, Biały 1 na 1, on kontra Oskarisz, Biały tylko 13 HP, Oskarisz coraz bliżej, ale to było szybkie ze strony Białego. Można spokojnie rotować, Samor miał jeszcze flesza, jeszcze ma w sumie nade'a, więc za moment możliwe, że nawet go dorzuci, ale na razie Michu złapany, dał jednak podsadzony na trójkach, Morel na rotacji, oj, Morel nie może tego zepsuć, Morel radzi sobie bardzo dobrze i... No i już jeden z terrorystów się wychyla. O, ile są te granaty. Michu dostany flash, ale nie wiem, czy nie przypadkiem minimalnie za plecy. I Neo, bardzo ważna postać. Jeden frag zdobyty. Michu jako snajper w ogóle wychodzi przez smoka. Sam Neo też eliminację zdobywa. 3 na 2, dostany dopiero flash, no ale w tym momencie jest ogromna przewaga. W sumie nie ogromna, no ale 3 na 2 i odbijanie. To wygląda dobrze. Polacy może nie popełnią, będą, będzie wyglądał to mega korzystnie. Szczególnie, że całą akcję już od banana zamyka Biały na leparza. Chyba troszkę się pospieszą, no ale Biały będą nie popełnią. Zostaje tylko Crucial 1 na 2. No Biały w tym miejscu, no właśnie, nie miał snajperki, a te rundy wygrywał. Tak, Crucial celowany, Crucial to spotkanie kończy. Ojojoj, u Neo problemy uchodzą. Хорошо, że kity u niego, потому что, естественно, on здесь погибнет. Но тиммейты смогут, если что, их подобрать. Бомбу вот-вот установят, ретейк от Virtus.pro в меньшинстве. Да, Friendly Fire устанавливают бомбу. Таймер пошел, ну и Бьяли с Морелзом. Посмотрим, смог ли что-то вытащить. Уже очень хорошие позиции занимают игроки коллектива Friendly Fire. Также Банан уже контролируется. 1+1 будут уходить с КТ. И Бьяли у нас руин прямо сейчас. За Б3 заметил, видимо, с кранка. Но никто не выходит. Посмотри, как грамотно играют ребята из Friendly Fire. Ретейк на пистолетке в меньшинстве на Б. Просто абсолютно неблагодарная вещь. Ошибся. В моменте Алексер тут же с кранка. Понятное дело, наказывают за это. Киты подобраны Бьяли. И нужно просто сейчас Лайту не дать выйти. Гораздо приятнее было бы именно его взять, как же Нео здесь больно досталось, успевает он отойти, но 53% здоровья, а именно он должен был фармить и стоять в авангарде своей обороны. Ну, Миху на подсейве уже 2 минуса, оформлять здесь 3 минуса, Нео нафармит ли хоть сколько-нибудь, есть плюс 600 долларов в копилку, ну и Патрик 1 в 5 с Глоком, вряд ли сможет что-то стоящее показать еще. Очень занимательное зрелище. Virtus.pro решает только сейчас пропушить банан, видит, что там никого нет и понимает, что это уже абсолютно точно точка А. Здесь Паша Пицца принимает первого с кранка, Морелс, отлично! Отлично, Морел, даблкил, лишь только Сайкин смог разменять 2 в 4. Ему и Алексеру придется вытаскивать этот раунд. Ничего не получится. Чем пока его поддержать не могут в упорной позиции. Алексер забирает Миху. Миху ошибся. Ошибся здесь Михаил. Friendly Fire в прошлом раунде не устанавливали бомбы, сейчас даже гранат никаких не будет. Нео забирает еще и Сайкина, откидывает смок глубокий, продолжает. Будет фармить, неужели он хочет подфармить? Посмотри, откинул МК, поднял МП9, надамажил оппонента до 4 хп и все-таки обратно МК и уже отходит. Но сейчас может пофармить еще и подоубивать. Отлично, 3-й минус для Нео. В этом раунде будет ли продолжение? Но Эйс застилил Пашек. Оставляет своих тиммейтов в меньшинстве доигрывать. Бьёли придется здесь, Бьяли придется и рисковать. Риск оправдался, он живой, уходит. Отлично. Это был Нео. Ну, Бьяли накидывал флешку тиммейту. Действительно, Бьяли в этом моменте оказался очень важен. И сейчас он в упорной позиции. Под флешку даже пикет, минус 1, минус 2. И 3-го также можно похоронить. Это делает Нео. Остается только один Патрик. Отлично. Просто все здесь отлично для Virtus.pro. Пусть и ошибся в начале Миху, но тиммейты справились великолепно. Остается, да, один Патрик против 3. Бомбы у него нет под контролем. Минута времени, но что ты будешь делать? Вот что ты будешь делать. 5-0. Нео будет он с арки исполнять, скорее всего, врыв от Морелза. Была идеальная флешка по одному игроку, но по второму не хватило. А, кстати, Патрик-то красный, там добирает еще и Алексера. Пошел врыв! И Бьяли погибает. Паша разменивает. Нужно Паше сейчас уходить в глубокую оборону. Он понимает, где находится скранк. Он слышал, как кто десантировался, дает информацию команде. Ну все, бомба лежит под ногами. Скранк последний. Информация по нему должна быть. Да, и выходит Нео. Все-таки на стрельбу проигрывает перестрелку, но Миху тут же... А, и Нео. Нео идет дальше. Ты посмотри, где он. Он уже в медле. Ой, как жестко сейчас Нео. Главное дальше не идти. Вот сейчас, да, на клумбе сядет. И тут же бесплатный фраг. Скранк вышел. И Нео не торопится. Он понимает, что лучше из этой ситуации выжать максимум. Выжать максимум. А вот и максимум подошел. Давай. Обоих еще, Нео, еще. Филипп Копский, минус 1, минус 2. Есть, есть 2 фрага для Нео. Ну и этот раунд уже ни в коем случае Virtus.pro не должны отпускать. Патрик спускается с апартаментов. Здесь же теряется сам и теряет своего тиммейта. Нет, он один в 2.
И бомба лежит, и он в песках, и соперник по нему информацию имеет. Паша просто сейчас может бомбу охранять очень долго. Тиммейт подоспеет, если что, сыграет на размен, но это не потребовалось. По даблке играет этот раунд. Вполне невозможно. Скранг подставится? Да, Скранг подставляется, но должен кто-то на репик пойти. Патрик в больших песках будет выпад делать войну, и он подставляется под прицел Нео. Посмотри, это уже один на один. Бомбу нужно подобрать. 40 секунд, но нет информации по последнему оппоненту, хотя Нео догадывается. Нео решил не фейковать, просто ставит бомбу. И он, я думаю, догадывается, где его соперник будет действовать. Судя по флешке, он действительно догадывается. Да ладно, Нео идет бегать соперника. Что же это такое-то? Не думал то, что его настолько читают здесь. И... 15-8, Virtus.pro все еще на карте Дэнферна, все еще готовы сражаться здесь, но долго ли? Долго ли? Ой-ой-ой-ой-ой, снайперские винтовки в руках коллектива Friendly Fire работают, и это Нео с Морелзом, 2 в 5, ну вот как так может быть? Нео так постарался, а теперь он снова один. Ну да, все, 1 в 3 потащил, 1 в 5 уже не подтащит.